Witam Was, Lewki, na kanale Kasia Tarot. To będzie czytanie ogólne na miesiąc czerwiec. Pamiętajcie, to jest czytanie, nie będzie rezonowało ze wszystkimi, ponieważ to jest czytanie ogólne. Jeżeli jesteście zainteresowani prywatnymi czytaniami, tutaj na dole macie adres do mojej strony, gdzie możecie zamówić sobie czytanie, jak macie ochotę, prywatne czytanie. To czytanie dzisiaj, ja już mam karty rozłożone, potasowane, rozłożone i to jest czytanie, o czym nie wiesz, co się dowiesz, co być musi, co w domu, co podepczesz, co masz na sercu i co Wam serce zaspokoi. Także przechodzimy do czytania. Lewki, o czym Wy nie wiecie? O, lewki, lewki, nie wiecie. Mamy 5 buław, mamy króla buław i mamy 3 miecze w sercu. Słuchajcie, król buław to jest wasza karta, to jest karta znaku ognistego. Z czego możecie sobie nie zdawać sprawy? Możecie sobie nie zdawać z tego sprawy, że ktoś ma coś wam za złe. Mamy 5 buław i to jest karta konfliktu, rywalizacji. Także tutaj mogą istnieć jakieś konflikty, napięcia między wami może i kimś w waszym otoczeniu. Wy sobie nie zdajecie z tego sprawy. Nie jesteście świadomi tego. Tak jakbyście byli przyczyną może czyjegoś rozwalonego serca, lewki. Także to jest jedna opcja. Także możecie nie być świadomi, że ktoś ma wam coś za złe. Coś może komuś zrobiliście. Może tutaj była kłótnia, może się pokłóciliście z kimś. Ale jesteście w centrum czyjejś myśli. Ktoś tutaj was o was myśli i może mieć złamane serce przez was. Jeżeli chodzi o was, to wy sobie po prostu nie zdajecie sprawy, że to mogą być jakieś konflikty w czerwcu. Do tego ktoś tutaj może się tak zachowywać, może nie dostrzegacie, że jesteście może za bardzo ambitni, może bardzo, to jest karta przywództwa i ambicji, także możecie się zachowywać jako taka osoba bardzo z dużymi ambicjami, taka, która chce kontrolować, to jest osoba charyzmatyczna. I może albo wy nie jesteście świadomi, że tu jest taka osoba w waszym otoczeniu, albo to wy jesteście taką osobą, która po prostu idzie do przodu i nie patrzy się, jak inni się czują. Także ja mam takie wrażenie, że to wy łamiecie komuś serce. A jeżeli nie, to możliwe, że ktoś wam złamie serce, tu może być jakaś kłótnia między wami, jakimś innym, ale to z waszego powodu. Takie mam wrażenie, tak jakbyście to wy byli powodem tego złamanego serca. To złamane serce również może być wasze, ale ja nie widzę, że tak wy patrzycie się w tą stronę. Raczej z powodu złamanego serca wy możecie, tu może być kłótnia, to wy możecie zacząć jakąś kłótnię z kimś, bo to wy macie złamane serce i wy nie chcecie mieć tego złamanego serca. Także albo wyście komuś złamali serce i nie zdajecie sobie sprawy po jakiejś tutaj kłótni, albo tu była jakaś kłótnia, może tu jest jakiś konflikt w ukryciu, może ktoś wam coś zazdrości, tu jest jakaś konkurencja. Także wy jesteście tak jak gdyby powodem złamanego serca. Albo czyjegoś, albo po prostu po jakiejś kłótni wy będziecie mieć złamane serce. Ale ja tutaj widzę konflikt, chaos, kłótnie, konkurencja. Jakaś konkurencja. Nie wiem w jakiej dziedzinie życia, ale tutaj powiedzmy na przykład praca, tu może być jakiś konflikt, wy sobie nie zdajecie sprawy, że coś wam złamie serce, bo tutaj ktoś może wam czegoś zazdrościć. Taka opcja. Tego nie wiecie. Co się dowiecie? Dowiecie się, że tu jest osoba, która jest w was zakochana, która po prostu nie wyobraża sobie życia bez was. Wy sobie nie zdajecie sprawy, to może być ktoś spod znaku ziemskiego, ta królowa, mówię o panach, to może być koziorożec, panna byk. Ta osoba naprawdę na was może trochę być się blokować, ale ta osoba ma dużo uczuć, jeżeli o was chodzi. I wy, możliwe jest to, że wy się wyczujecie, wyczujecie to, że ta osoba jest bardzo wami zainteresowana. Ta osoba może sobie wybudować jakieś blokady albo jest po prostu zmęczona lataniem za wami. Także to może być osoba spod znaku ziemskiego, to może być osoba, która otacza was troską, a wy po prostu nie traktujecie tej osoby poważnie. Ta osoba ma bardzo dużo uczuć do was i wy się o tym w czerwcu dowiecie. Tak to zostawiam. Co być musi, lewki? Co być musi?
Więc mamy kartę niezależności, niezależności finansowej, stabilności, niezależności finansowej. To jest karta sukcesu. To jest karta samowystarczalności. To jest karta osiągnięcia stabilności finansowej i materialnej, a także cieszenie się tymi owocami swojej pracy. To jest karta luksusu, to jest karta satysfakcji. Do tego mamy wisielca. I wisielec to jest tak jak gdyby zmiana perspektywy, konieczność zmiany perspektywy, zawieszenie działań, refleksja, przyjęcie innego punktu widzenia. I do tego mamy rycerza mieczy, który mówi o szybkim, zdecydowanym działaniu, śmiałym, odwadze. To jest logika, determinacja. Także może, co musi być? Może musisz w tym miesiącu czerwcu zacząć dążyć do niezależności finansowej, do niezależności materialnej samemu. Może musisz zmienić lewku w czerwcu zmianę perspektywy. Może musicie popatrzeć na coś z innego punktu widzenia. Wy musicie poświęcić trochę czasu na refleksję. Również musicie zaakceptować jak gdyby takie chwilowe zawieszenie działań. Do tego wy musicie być gotowi do szybkiego działania, do podejmowania szybkich decyzji, bo tutaj coś będzie pędziło w waszą stronę. Ale żeby to dotarło do was, wy musicie być niezależni finansowo, dlatego może w tym czerwcu będziecie musieli trochę zmienić perspektywę, jak tutaj działać, co zrobić następnego. Ale zdecydowanie musicie walczyć o swoją niezależność. Nie wiem, jak to się ma do tej tutaj królowej, która chce być z wami w związku, natomiast wy możecie się skupiać na tym, że ja chcę być niezależny finansowo. Ja muszę przemyśleć plan i zacząć działać, robić coś, ale najpierw muszę to przemyśleć. Może z innej strony popatrzeć na całą sytuację i zacząć działać, bo wy musicie się skupić na tym, żeby być niezależni finansowo. To wam przyniesie najbardziej dużo satysfakcji. Także tu jest zdecydowanie szybkie działanie, logika, taka determinacja. I tak musicie działać. To jest na czerwiec. Co w domu? Słuchajcie, w domu ja tutaj widzę, wy możecie się spotykać z ludźmi, którzy naprawdę są dobrze do was nastawieni. Tu będzie ktoś chciał pojawić się w waszym życiu i wam pomagać. To jest również spotykanie się z kimś, kogo już dawno znacie, opijanie czegoś razem, rozmowy. Ale ja tutaj widzę, w domu tu będzie się działało i mi się wydaje, lewki, że może tym razem ktoś tutaj przyjdzie do was z pomocą, ktoś tutaj będzie chciał się z wami spotkać, ktoś tu będzie chciał z wami pogadać, także możecie się spodziewać gości w domu. To jest spotkanie, ktoś tutaj może będzie chciał jeszcze raz z wami być i ta osoba się z wami będzie komunikowała. Zdecydowanie ta osoba tak jakby chciała wam coś dać, być dla was, być pomocna dla was. I ta osoba zdecydowanie będzie chciała się z wami spotkać. Także ja tutaj widzę gości w domu, ktoś tutaj do was idzie, ktoś tutaj chce z wami rozmawiać, chce być dla was. Natomiast ja mam takie wrażenie, tak jakby byście tak do końca nie chcieli być z tą osobą. Wy chcecie mieć tą swoją niezależność. Ja nie widzę nic tutaj złego, oprócz tych kart tutaj. Kogoś możecie bardzo wkurzać. Ale wy tutaj, ja tutaj widzę, wy dążycie do tej niezależności. Co olejecie? Słuchajcie, Wy nie chcecie jakichś nowych startów albo odnawiania czegoś, zaczynania czegoś na nowo. Wy się trzymacie tutaj, wy będziecie się trzymać sytuacji z przeszłości. Dlatego spójrzcie na te karty, żeby tutaj być niezależnym finansowo albo cieszyć się tą niezależnością, wy musicie zmienić perspektywę, wy musicie zmienić spojrzenie. Po prostu trochę poddać się, zobaczyć jak sytuacja ma się rozwinąć. A tutaj... Tak jakby byście nie chcieli zaczynać czegoś na nowo. Wy się trzymacie tej przeszłości, tak jak jest, jest ok, dobrze jest. Ja nie chcę zaczynać niczego na nowo. Ja nie chcę tego głupca, ja nie chcę asa buław. Także tak jakby byście nie chcieli zaczynać swojego życia na nowo w czerwcu. Może ja tutaj widzę taką jedną historię, że może ta osoba jest tutaj osoba, która chce się pojawić w waszym życiu, chce odnowić może znajomość. Chce się z wami spotkać, albo to jest jakaś osoba, którą co poznaliście i oni by chcieli zacząć życie na nowo, natomiast wy nie chcecie niczego zmieniać w swoim życiu. Wy jesteście zadowoleni, jak wasze życie wygląda. Może wy tutaj jesteście uparci, ja jestem wystarczająco niezależnym lewkiem, ja nie potrzebuję żadnych zmian. Możecie być trochę bezczelni, możecie nawet trochę komuś coś powiedzieć, ja nie chcę niczego zmieniać, ja jestem okej sam, ja chcę być niezależny, mi jest dobrze tak, jak jest.
Także mi się wydaje, że tutaj będą jakieś rozmowy, tu będzie jakaś osoba, która będzie chciała zmieniać wam życie albo wprowadzić się do waszego życia. Natomiast wy nie będziecie aż tak bardzo chętni zaczynać swojego życia na nowo. Co macie na sercu? Na sercu macie strach przed zakończeniem czegoś, albo tutaj się coś zakończyło z osobą kochaną i tutaj jest blokada, może nie rozmawiacie z kimś. Może to jest jakaś inna osoba, która by chciała się wprowadzić do waszego życia, w cudzysłowie. Natomiast wy myślicie o jakimś końcu, coś się kiedyś zakończyło. Może zakończyło się z osobą spod znaku wodnego, ryby, rak, skorpion. I tu jest jak gdyby blokada między wami a tą osobą. To było bolesne zakończenie. Tutaj coś się zakończyło. I wy albo wy blokujecie tą osobę i nie chcecie rozmawiać z tą osobą. Koniec, kropka. Albo ta osoba nie chce z wami rozmawiać, i tu nie macie kontaktu i was to bardzo boli, wy macie to na sercu, to zakończenie, że coś się zakończyło z osobą, którą kochaliście. A serce wam zaspokoi zmiany. Słuchajcie, tutaj coś musicie zacząć wprowadzać zmiany. Ja widzę tutaj was bardzo niechętnych do wprowadzania zmian, jeżeli chodzi o wasze życie. Wy nie chcecie zaczynać niczego na nowo, natomiast to jest konieczne. Jeżeli wy nawet nie podejmiecie tej decyzji o zmianach, to te zmiany i tak nastąpią w waszym życiu, czy z waszą pomocą, czy bez waszej pomocy. Także i te zmiany zaspokoją wasze serce, także macie się nie bać zmian, nie macie się bać zaczynać na nowo. Ja widzę, że wy bardzo cenicie swoją niezależność i tak jakbyście nie chcieli nikogo wpuszczać również do swojego życia, bo mi się wydaje, że wy dalej rozpamiętujecie tą osobę, która wam wbiła 10 mieczy w plecy i wy bardzo tęsknicie za tą osobą. Nie wiem, czy to jest ta sama osoba, czy tutaj jest inna osoba, która chce być w waszym życiu, która chce się z wami spotkać. Do końca tego nie wiem, ale ja widzę to zakończenie, tu było coś bolesnego i wy dalej rozmyślacie na temat tej osoby. Także zmiany zaspokoją wasze serce. Wy nie chcecie zmian, wy walczycie z tym, żeby nic nie zmieniać. Wy nie chcecie niczego, nie chcecie zaczynać życia na nowo, wy chcecie się trzymać tego, co jest do tej pory, wy cenicie swoją niezależność. Pamiętajcie, są osoby, które są zakochane w was, ale są zmęczone. Ja tą królową również widzę taką, jakby ona starała się starała, pokazywała wam, że zależy jej na was, ale wy tak jakbyście nie zwracali na tą osobę uwagi. Wy nie patrzycie się w tą stronę. Wy możecie nawet trochę coś bezczelnie powiedzieć tej osobie. Natomiast tu jest jak gdyby ktoś, kto by chciał wam dawać, ktoś, kto by chciał być w waszym życiu. Natomiast wy macie taką trochę blokadę przed zaczynaniem czegoś na nowo. Z tego powodu, że wy po prostu, mi się wydaje, myślicie o kimś innym. Wy myślicie o kimś, kto wam złamał serce i czekacie, aż coś się zmieni. Także takie czytanie dla was, lewki, zostawiam to. W taki sposób, pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi, ale jeżeli rezonuje z wami, proszę napiszcie mi w komentarzach, dajcie mi znać, co myślicie, cenię każdą wasz komentarz, także dajcie mi znać. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wam miłego czerwca.